Egipt nadal zaskakuje naukowców swoimi zdumiewającymi odkryciami. Od tajemniczych grobowców po dawno zaginione artefakty. Każdy dzień pokazuje nowe elementy skomplikowanej układanki. Dziś przedstawimy odkrycia, które wprawiły naukowców w ekscytację i strach. Skrzynia skarbów Totmesa II. Podczas badań starożytnego miejsca Deir al-Bahari archeolodzy, w tym Andrzej Niwiński, znaleźli starożytną kamienną skrzynię, która ma 3500 lat. Kiedy przyjrzeli się bliżej, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Niektóre tajemnicze pakunki były zawinięte w płótno jak drogocenne przedmioty. Wewnątrz odkryli szkielet gęsi oraz gęsie i ibisie jajo. Z jej obudowy odczytano napis – imię faraona Totmesa II. Odkrycie to sugeruje, że gdzieś niedaleko może być ukryty nietknięty grobowiec królewski. Historia faraona Totmesa i jego żony, słynnej królowej Hatshepsut, jest jak dramat z życia wzięty. Ich małżeństwo nie było usłane różami, a większość twierdzi, że oboje zmarli w wieku zaledwie 16 lat. Energia Wielkiej Piramidy w Gizie. Wszyscy wiemy, że piramidy są przesiąknięte tajemnicami i cudami. Mimo to badania przeprowadzone przez naukowców z ITMO University i Laser Centrum Hannover odkryły zadziwiające tajemnice elektromagnetyczne wewnątrz Wielkiej Piramidy. W przełomowym eksperymencie fizycy zbadali, w jaki sposób budowla oddziałuje z falami elektromagnetycznymi o określonej długości. Okazało się, że ten ogromny kamienny monument zachował się zupełnie jak pudło rezonansowe, czyli mechanizm, którego głównym zadaniem jest przyciąganie oraz wzmacnianie fali radiowych. Wielokrotne analizy tego obiektu dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że Wielka Piramida jest w stanie koncentrować energię elektromagnetyczną wewnątrz swoich ukrytych komnat. Naukowcy używali rezonansowych fal radiowych, które uruchamiały specjalne zdolności piramid przy użyciu określonych częstotliwości. Piramida jest wielką bryłą, a kiedy uderzają w nią fale radiowe, zmieniają się tak jak światło, które ugina się w wodzie. W ten sposób może skupiać energię w swoich określonych miejscach wewnątrz. To sprawia, że starożytni Egipcjanie są jeszcze bardziej imponujący. Grobowiec srebrnego faraona. W 1939 roku podczas wykopalisk w północnym Egipcie francuski archeolog Pierre Montet natknął się na ukryty klejnot. Nie wiedział, że odkrył jeden z najbardziej spektakularnych starożytnych skarbów wszechczasów. Był niezwykły ze względu na swoją wielkość oraz wystawny pokaz klejnotów i dzięki temu wprawił archeologów w zachwyt. Był jeszcze bardziej zdumiewający nawet niż grób Tutanhamona. Ale prawdziwym zaskoczeniem był ozdobny, misterny kunsztem srebrny sarkofag wewnątrz grobowca. Jest to jedyny taki sarkofag, jaki kiedykolwiek znaleziono w starożytnym Egipcie. Gdy badacze zagłębili się w hieroglify, zaczęli odkrywać tożsamość faraona Psusennesa I. Ale kim był i dlaczego doczekał się tak majestatycznego pochówku? Śledztwo ujawniło historię intryg politycznych zaginionego miasta i przywódcy, który zjednoczył pogrążony w chaosie kraj, dzięki czemu zyskał sławny tytuł Srebrnego Faraona. Będąc otoczonym przepychem tego grobowca, nie sposób nie zastanawiać się nad życiem i czasami Psusennesa I. To właśnie te niezwykłe wydarzenia doprowadziły do tak wystawnego miejsca ostatniego spoczynku. Starożytne miejsce rytualne Mezopotamii. Cofnijmy się o 5000 lat do starożytnego Iraku. Dziś jest on republiką islamską, jednak nie zawsze tak było. Odkrycie ogromnego placu, na którym składano ofiary dla mezopotamskiego boga wojny Ningirsu, daje nam jasne wyobrażenie o ucztach i procesjach odbywających się podczas polowań i wojen. W wykopaliskach natrafiono na unikatową figurkę z brązu przypominającą kaczkę. Chociaż jej wygląd może budzić zdziwienie, naukowcy zasugerowali, że była to ofiara dla Nanshe, bogini związanej z wodnymi bagnami i ptakami. Wśród skarbów znalazły się wyjątkowe, ceremonialne misy, puchary i naczynia z dzióbkiem. Uważna analiza tych artefaktów ujawniła ich skrupulatne i umiejętne wykonanie. Przedmioty te pełniły znaczącą rolę religijną i niosły ciężar wydarzeń historycznych, rzucając światło na rytuały odprawiane w tym uświęconym miejscu. Przekonującym dowodem potwierdzającym tezę o miejscu rytualnym było odkopanie zwierzęcych kości. Aborygeńska sztuka naskalna w Australii. Tego odkrycia dokonano w zapierających dech w piersiach regionie ziemi Arnhem, gdzie naukowcy ściśle współpracowali z lokalnymi społecznościami aborygeńskimi przez ponad dekadę. Razem odsłonili 572 obrazy rozmieszczone na 80 obszarach w dalekiej północy Australii. To jak zaglądanie do kapsuły czasu, odsłaniające niesamowitą różnorodność sztuki aborygeńskiej z różnych okresów. Odkrycie składało się z realistycznych przedstawień ludzi i zwierząt. Te starożytne arcydzieła oddają intrygujące relacje między ludźmi a otaczającą ich przyrodą. Znaczącą rolę odgrywały kangury, czasami nawet obserwując działalność człowieka jako część plemienia. Dla aborygenów sztuka naskalna była czymś więcej niż tylko estetyką. Była oknem na ich duchowość oraz źródłem edukacji dla pokoleń. Złoto Mapungubwe. Mapungubwe było imperium zarówno pod względem wielkości, jak i wyrafinowania, handlującym złotem i kością słoniową z odległymi krajami, takimi jak Chiny, Indie i Egipt. Jego tajemnice leżały uśpione aż do 31 grudnia 1932 roku, kiedy to lokalny informator Van Gran i jego zespół udali się na farmę na wzgórzu Mapungubwe. Tam, pośród kamiennych murów, leżała skarbnica złotych i żelaznych artefaktów, ceramiki i szklanych paciorków wskazujących na starożytną cywilizację. W sercu Mapungubwe, wzgórzu o długości 30 metrów, niegdyś znajdowały się domy. Datowanie radiowęglowe ujawniło, że najwcześniejsze budynki powstały u podnóża wzgórz około XI wieku naszej ery, podczas gdy sąsiednie Bambandyanalo zostało zasiedlone wcześniej. Odkrycie wykwintnych złotych artefaktów, w tym słynnego złotego nosorożca, przedstawiło dowody na wczesne wytapianie złota. Mapungubwe zostało ostatecznie opuszczone w 1400 roku, pozostawiając po sobie wspaniałe pałace i osady. Chociaż dokładne przyczyny pozostają nieznane, uczeni spekulują, że zmieniający się klimat utrudnił rolnictwo i utrzymanie, zmuszając ludność do poszukiwania nowego miejsca do zasiedlenia. Największy dinozaur. Na rozległych pustyniach Patagonii w Argentynie odkryto największego dinozaura, jakiego kiedykolwiek znaleziono. Był to tytanozaur, a dokładniej Patagotitan Majorum. Ten roślinożerny olbrzym o długiej szyi wędrował po ziemi ponad 100 milionów lat temu w okresie późnej kredy. Szczątki zostały odkryte po raz pierwszy przez pracownika rancza w 2012 roku. Został trafnie nazwany Maximo, co po hiszpańsku oznacza maksimum lub najwięcej. Miał 40 metrów długości, a gdy dorosły osobnik stał wyprostowany, mógł osiągać nawet 20 metrów wysokości. Był on dłuższy niż płetwal błękitny i ważył ponad 70 ton, co odpowiada wadze 10 słoni afrykańskich. Paleontolodzy skrupulatnie zrekonstruowali tego masywnego roślinożercę na podstawie skamieniałych kości. Nazwa tego dinozaura pochodzi od nazwy regionu, w którym został odkryty, czyli Patagonii, oraz greckiego słowa titan, oznaczającego duże, nawiązując do greckiej mitologii. Druga część nazwy została nadana na cześć rodziny Majo, na której polu odkryto szczątki dinozaura i która gościła w swoim domu badaczy podczas przeprowadzanych wykopalisk. Które z odkryć najbardziej Was zszokowało? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!